pojęcia. Jungle. Przyniosłem coś, żeby zachęcić tutaj was do zadawania pytań, dlatego powiem tak. Osoba, która zdecyduje się zadać pytanie zawodnikom AZS-u jako pierwsza, dostanie od nas prezent. Zagrajcie z nami mecza? Kiedy? Zaraz. I zgodnie z moją obietnicą zapraszam kolegę po prezent. To było znakomite pytanie. Przekażemy tobie bluzę jednej z naszych gwiazd, bluzę George'a Reeza. Jak wygląda dzień zawodowca? Tu rano wstałem o powiedzmy 8.30, 9.30. Przerwę ci, bo tu też w zależności, jeżeli są rodziny, tudzież nie. Jeżeli facet jest singlem, no to jest pewnie nie wstaje o 7, bo nie musi. Potrafiłem o 10 dopiero, nie? Ale ja z Igorem mamy rodziny, także no my wstajemy o 7. To jest też inaczej. No, sobie. No to mniej więcej tak, że o 8.30 jest pobudka, 9.30 już w hali. Powiem ci tak, nie zarabiamy tyle, ile piłkarze. Aha. I siatkarze. Piłkarze też. To nie powinno być, nie? Mówią, że wszystkie pieniądze z tego, z urzędu idą na AZD i w ogóle, że największe pieniądze dostają. Że inne kluby czują się poszkodowane. To może i prawda, no bo wiesz, jest małe miasto i głównym sponsorem naszym jest właśnie Urząd Miasta. I też muszą, wiesz, jakoś to z głową podzielić na wszystkich, no i wiesz. No. Wiemy, że tam te ręczne i ta reszta... No jest, jak jest, ja nie jestem stąd, nie wiem, jak Józka, Józka, proszę wspomóc, można tam... Bardzo. I te dwa zespoły otrzymują zupełnie odrębną pulę do swojego podziału. O podziale decydują także władze miasta, natomiast inne kluby sportowe, tak jak kolega wspomniał, na przykład przykład Fight Clubu Józefa Warchoła, inne kluby, my zresztą też podobnie, muszą złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego o dofinansowanie, przedstawienie swoich celów, przedstawienie priorytetów, przedstawienie swoich dotychczasowych osiągnięć.